Cześć Lukasem na to. Wracamy do kolejnej dawki Gothica 3. Jesteśmy dokładnie na tą jedną farmę. No, jest ktoś z imieniem wreszcie. Uważaj, bo zatrze... A co tu się stało? Co tu się stało? Też bym chciał. Jeszcze kilka dni temu na farmie wszystko... Aha. Na niej gdzieś ze czterech... Kto mógł to zrobić? Kto mógł to... Gdybym wiedział już na zachód... Widywałem tam. Wyglądały na bat... To zbadam te jaskinie. Mógłbym... Więc zrób to. Nie pozwól. No, jedyny odtyp przynajmniej, no, jakiś jest w porządku według mnie. Toruch chce wiedzieć, czemu nie ma ża... Nie dziwię się. Dobra, nie będę go okradał. Nie wiem, czy warto ryzykować. O, źle pancerza. A przyda mi się, przyda. Dodatkowa wytrzymałość. Zjadaj, zjadaj. O, to jeszcze jakiegoś ogniskiego. No myślałem, że zjadam z tym wszystkim. A to dobra, weźmy tą jedną. Liczę zielem. O, ziele królewskie. Dawno już nie miałem okazji go spotkać jakiś czas. Aż se zjem dodatkowego życia. Prawie 300 żyć. Więcej tym oczywiście lepiej tych żyć. W końcu nasze, aha, nam ledna życia. Dobra, co to mam za stwory? Tygrys szablozębny, no pierwsze takie stwory widzę. Bo werwał. Wygląda groźnie. Dobra, 300 ekstra na jednego. Dobra, a drugi. Łej, skóra szablozęba. Nie wiem, no w Merdanie to tych stworzeń nie widziałem. Ciekawe, gdzie jest ich rodzime. Teren Warant czy Nordmar? Teraz, no, dobra. Teraz już muszę dostać. Będę mieć trochę mu zeszło. No, jeszcze go nie trafiłem, ale to szybkie. Nie no, szybki jest, skoro tak szybko się tutaj dostał. Dobra, jako za Terelis weszła na wyższy poziom. Ale tylko trzy wiać były. Dobra. Przynajmniej tak, to będę mógł dostać się tam tego zamku. Tam gdzie mi no, że ani kroku dalej. Tak, już nie będą mieli noc, nic do pogadania. Tam pewnie ten wak rezyduje, to może w końcu mogę mu uregulować tą złą z Kabirem, zobaczyć, kiedy ten artefakt jest z Terelis. Bo jednak przynajmniej wszystkie artefakty Adamosa jednak będzie znaleźć. No jakieś wilki. Już wyją. A zresztą mam tych wilki teraz obchodzą. Dobra, się za nimi użerał. Dobra. I jeszcze wyżej. Oczywiście sam bez zmian, tylko w tyle idzie inaczej. Tu idzie nad zamek, to to jest jakoś tutaj kawałeczek, na tej drodze. Do Geldar widzę. On jest tam tutaj szablozem. Jaskini na zachodzie były bardzo niespokojne. Ten bałagan na... Cholera, już! A co masz na myśli? Komplikę. Ostatnio w lasach na północy widuję gońców leśnych. Nie byłbym... Sądzisz, o to, że gońcy byli zdolni? Gońcy mogliby zrobić... Nie lekceważ ich. W większej grupie... Co mam zrobić? Co mam? Na czele gońców zwykle dowiedz się, czy... Jeśli tak. No co ciekawe, nie znam tych gońców leśnych. Mówi się na północy. Czyli pewnie jak się idzie do Geldar. No to zobaczę. Geldar jeszcze może poczekać. Pierwej bym chciał iść do Vengardu. Nie no, gobliny nie da się zbawić z goblinami. Ale mogę zobaczyć. Dowiedzieć się, czy rzeczywiście to gońcy leśni są temu winni. Geldar może zaczekać jeszcze. Tak mówię, chcę wolać do Vengardu. Jestem mniej więcej przygotowany odpowiednio. Więc też mam dość dużą, jak pewnie jak wybiję te orki, co są wewnątrz bariery. To pewnie jak wracę wejdzie mi, to może jakiś pancerz lepszy będę mógł. Tu zębacz. Ustrzelenie ciosgo, czy nie ma szans? Nie. Musiałby być chyba
silniejszy. Kurde, chyba nie trafiłem. Tutaj kolik tyle zębaczy. Ciekawe. No, orkowie. Prawda, naszyli swoje drogie. Jakiegoś nieszczęśnika pewnie, no. Jakiegoś buntownika tu powiesili też. Tu też zębacze. Czy co tutaj tyle tych zębaczy jest? Jakaś okolica idealna dla zębaczy, czy co? Naprawdę mi to dziwi. A coś tam mamy. Pewnie tam są ci gońcy leśni. Zobacz, jakieś ziele many. To kiedyś się postaram może nauczyć się ważenia mikstur many, ale wątpię. Wziąłem. Co? O, tu jeszcze. O, fajny. Ej ty! Co się tak skradasz? Bo chcę dawać ogniską jagodę. Po to. Która was tu jest? Jest jakiś druid. Zachowujesz się zbyt głośno. Płoszysz. Nazywam się Thor. A co to możesz mnie wiedzieć? Skąd możesz mnie znać? Nie możesz zaznać spoczynku. Jesteś ta, jeśli pozostajesz z... Wielkiem Adanosa? Jesteś... Zobacz, co uczyniły. Bardzo niewielu ludzi. Jestem koszmarem. Okolicam, że zniszczyłeś fanów pobliżu Trellis. Mają całkowitą rację. Ludzie pracujący dla orku. Nie mogę stać bezczynnie i patrzeć. Lepiej jest spocznę. O, wielki styl druida. No, wiem, kim jest. Wiem też, że to nie bogowie. Skąd mam wiedzieć, że nie... Sprawdź mnie. Sprawdź mnie. Udaj się do Geldard. Wtedy nauczę cię magii druid. Spokojnie, druid. O, święt jest ich 6. W każdym z nich żyje moc zwierzęt. Mój kany. To się nie dzieje, czemu tyle zębaczy w okolicy jest. Mogę? Jesteś w porządku. A, mogę. Jesteś w porządku. A, nie potrzebny. Długi miecz mi to niepotrzebny. Dobra, sprzedawaj te wszystkie duperele. To też mam lepszą tarczę w końcu. Się zdrowią? Nie, trzeba mi. Zostawię z tyle lepsze pierścienie, lepiej pozostawiać. Słodne przemiany mam czary. Znaczy nie widzę potrzeby ich używać. To też... Szablon zęby, a może zostawię pewnie fajne trofeum z nich. Szpony, trola, szablon zęba. Nie trzeba mi tej skóry. Co my tu jeszcze mamy? Och, to wystarczy. Znowu powyżej. Powyżej 200 tysięcy. Czyli to oni. Nie będę zabijał ich. Ojej, chyba. Trochę za wysoko, aż zaskoczyłem. Czyli teraz wiem, czemu w okolicach jest, no... Są, występują dość sporo liczba jednego rodzaju stworzeń, skoro to kamienie druidów mają na to wpływ. Czy druida runaka miał kamień, no, rozpruwacza, tam było trochę rozpruwaczy w okolicy nawet. Ten ma zębacza, więc są zębacze. Ciekawe jeszcze, jakie kamienie druidów istnieją. Dwa już rodzaje poznaliśmy, w sumie jeden posiadam tej pory, ale nie było okazji go testować jeszcze. Znaczy nie wydało mi to na konieczne. No, to mogę powiedzieć to. To druid Thorn z... Co za dobra robota. Mam nadzieję... No to Rusa? Masz... Powiedz mu, żeby nie wio... Idę odpocząć. A co, już się przepracowałeś? Nie no, kazali mi tutaj buntownicy z Nemory zabić orków, więc przydał się łowić już jednego ubić, żeby reszta się wkurzyła. Tylko co tu ciekawego? O, to może się przydać. Mam z tą... Mam. Przestań używać magii! Zajmiemy się szefem. Mordeco! O, Nemora jest to chyba dużo. Co mi to gdzie? Ja potrafiłem całą Monterę wyzwolić. To co mi zrobił? Róbka kiego. O! No, co mi zrobi? Trochę zrobi. Skoro ma dwóch kuszników.
tylko jeden łucznik. Dobra. No. To wybrali w sumie, no. Kusznicy z jednej strony i tu jeszcze z tymi tych tarachami, to naprawdę tego sporo obrażeń, ale padli. Przynajmniej no zaciągnięcie dane mory, więc tutaj mam reputację wystarczającą, więc może teraz dowiem się już, kto tu dowodzi tam. A to się buntowniku reputacja się przyda. Teraz mogę sobie kuferek zabrać. Jeden mieli, mało. Najpierw powiem Torusowi, co się dzieje, a później wrócę do Nemory jeszcze. Może jak załatwię te kwestie z Wakiem tutaj, z Nemorą, to się udamy do Vanguardu jeszcze. Torus. No, to, co mi powiedział. Farma na zachodzie została... Wiedziałem. Mogę tylko... W przeciwnym wypadku będziemy uzali... Oto twój... 92 punkty reputacji, to się przyda, przyda. Więc będzie dało też spełnować zamek w Trellis. W sumie mam taką reputację, to może nie będą mnie tak już podejrzewać. Stać! Panik! Wpuść mnie. Wpuść mnie. No dobra. Co za budowla? Co to za... Spotyka się tu rada bo... Dobra. W ogóle nie powinno nas tu być. Coraz więcej naszych miast, jeśli to się nie skończy. Co próbujesz powiedzieć? Jest sam sobie. Czemu przeszkadzasz mi w czasie na... Przecież wojna się skończyła. Narady wojenne. Przecież wojna już... Zakichany men. Nie spodziewamy się z waszej nie strony. Mimo to nadal muszę... Ej, wykopaliska. Kopiemy jak szalemy. Nasze wysiłki nie przy... Jedynie Beliar. A chcę tego artefaktu twojego. A czemuż miał? Dla ciebie jest bezwa... Bzdura. Wybij. Wciąż nie mam dość zło. Ten rzezimieszek Kabil. Jak myśli? Co się mi da przyćmić? Dostarczy ci złoto. Dostarczy ci złoto. Chcesz mi przyleźć całe złoto? Chodzi o 50. To nie są jakieś... Wiem, durno. Tych dureń. Zobaczę. Dobra. Oto twoje złoto. Oto twoje. Kto by pomyślał? Daj mi je. Co z boskim... Od razu do rzeczy, co? Musimy dorzucić. Tylko nie mów nikomu, że ci... Ale fajnie. Amulet Adanosa. Tylko weks, jak to doświadczenie? To się trochę 35 level. Dobra, gdzie tu są? Co on nam daje? O, to zamieniamy sobie go. Obrony magiczne też się mogą przydać. Skoro nie mieliśmy żadnych kabir. Bak ma dość złota, żeby spłacić swoje długi. Bak ma dość złota, żeby spłacić swoje długi. Tak, słyszałem. Mogę ci powiedzieć. I level kolejny. Już wiem, gdzie jest. Już wiem. No cóż, więc nie mam, ale nie chcę, żebyś weź ten... A może się przydać, ale level jest wyższy przynajmniej. Co by teraz się nauczyć? Kowalski, on 30, a to 60 aż trzeba na ulepszenie pancerza. Myślę. Złodziejskie trochę mam, 51. Co by tu jeszcze? Mistrz kurz strzelactwo, w sumie na razie nie jest to konieczne. Może coś w kowalstwo musiałbym jeszcze pakować. W kucie broni z rudy mógłbym trochę i resztę w kowalstwa, żeby... Coś o kowalstwie, Milok. No, kujbym magicznej rudy. Pokaż mi, jak kuć broń z ma... To żadna sztuka. Główna zasada. Podgrzewasz sztabkę, formujesz cicho, ale oczywiście góry nie mają. Właściwie kowalskie. Tak. To czyli jeszcze muszę 20 punktów kowalskie, żeby to ulepszenie pancerza. F5, bo ponieważ trzeba się jakoś wkraść z tego skarbca. A potem znikać z tym tak najszybciej. Dlatego wolę F5, jak mi się gdyby coś nie wyszło. Tylko ten wojownik mógł mi przeszkadzać trochę. Co jest, nie mogę. Dobra. Nie, skradaj się. Paczka z wojem, to raczej skarbiec miejski, to chyba to. Ja się złodziejskie, odkoła zdolności przydadzą się.
Kwartów też splądrujmy. To się walni w łeb, durnorku. Dobrze, teraz się stąd wynośmy. Szybko. Idźmy na farmę. Starzmy, zginęło. Wiesz co? Nie. Nie. Mamy cię. Spoko. To miejsce mnie na oku. To szybko idziemy na farmę, powiemy mu, że okradłem i niech się cieszy, że jestem złodziejaszek, ze mnie dobry jest. Mu pokażę. Nie taki ze mnie złodziej zły. Następnie na koniec do Nemory. Dobra. Niby świniopasie. To może, ale nie jesteś. Kurczego, tik. Nie rób mi takich numerów. Wiem, że teraz to jeszcze nie przychodzimy, ale dobra, nie musieliśmy takich numerów wykręcać. Gdzie tu jest? Się schowałeś, cwaniaku. Per się nazywasz. Wyczyściłem zamek w Trelis. Wyczyściłem. Or, jeśli chcę. A no. Masz, co możesz robić? Ogromnego ryzyk. Brak. Wiem, a to. Nie jesteś na. Więc coś złodziejskich oczywiście. Po prostu to chyba. A, no ale. Czyli tego możemy nauczyć jeszcze. Do Nemory, więc chodźmy. Pójdzieć. Kto tam mi zlecał tę misję w sumie? No, to chyba nie wiem, czy Russell mi to zlecał, czy który mi to zlecał, żeby pozbyć się orków. Zaraz jeszcze sprawdzę. Tyler? Nie. Niemożliwe. Nie chcę go okradać. Skoro niemożliwe. Nie. Też nie on. Czyli może ktoś niżej. Cold, ciągle siedzisz. Tu jeszcze ktoś był chyba. O, je. On. Przywódca orków. Dobrze! Oto! O, dzięki. Może raz zlecimy dla mnie jakąś misję. No teraz raz co mi powie, kto jest przywódcą. No w sumie jest. Mądrzy buntownicy nie powiedzą nic, dopóki się nie będzie zaufania. A czekam. Czemu on nie ma? To podejrzane. Powiesz mi wreszcie, kto. To ty dowodzisz w Nemorze. No dobra, doskonale. Owszem, mam nadzieję. A, to więc on. Właśnie. Buntownik Czar... Do diabła! Coś jeszcze? Czy w tej przekle... Co mam powiedzieć? Powiedz, że nie mamy dość. Będzie co... Hengi napada bezbronnie. Dość tego. I tak dość długo tolerowałem tu tego wieprza. Dobra robota. Miej oczy i uszy otwarte. Dobra? Oto Czy mogę pomóc? Czy możesz nam użyć? Lepiej popytaj. Patrz się, że złodziej. Dam ci popalić. No nie, już się obrazili, no ładnie. Zajmij się swoimi sprawami. Zajmuje się dostawą. Dudley. Jak tam dostawy? Jak... Potrzebujemy kosztowności. Kielichów, talerzy, czegokolwiek. Rozumiem. Muszę. Handlujesz trefnym towarem? Tak, pewnie mam klientów na pustyni. Dobra, potrzebujesz czegoś konkretnego? Potrzebujesz czegoś konkretnego? My, po ostatniej walce. Ale jest jedna rzecz, której nigdy nie... Broń. Jakieś 10 zestawów. Załatwię wam broń. Jasne. Najlepiej potrzebujemy... Artefakty, wiesz? Rozejrzyj się. Podobno szaman Kat to powie... A czy jeszcze jest misja z tym? No ile ja mam tych paczek ogólnie? 7. Wszystko się skończy. No to kiedyś tę misję zrobię oczywiście. Teraz mnie interesuje tylko jedno. Jasne, mimo wszystko tak nie może być. Vanguard. Czas tam się wreszcie udać i popchnąć trochę tą fabułę. Vanguardzie, nadchodzimy. Trochę to zajmie, bo to pierwszy raz tam się teleportujemy. Dobra, jesteśmy. Dokładnie w jakiejś świątyni. Komuś wreszcie się udało. Tak. Od tak dawna czekaliśmy. Co się dzieje? Co tu się dzieje? Otaczając miasto, orkowie przejęli połowę miasta.
Ten ognisty puchar musi... Ktoś musi się przedrzeć... Daj mi ognisty puchar. Dobrze. A jest nie... To za miejsce. Co to za miejsce? To stara miejska świątynia Inosa. Schroniliśmy się, a teraz jesteśmy tu. Muszę dostać się do króla. Muszę się dostać. Od zamku dzielicie co? Tylko szale. A powiedz mi, jak się do niego dostać. Powiedz mi tylko, jak się... Kiedy opuścisz świątynię, te wysokie mury i wie, ale żeby się tam dostać... A czemu ten jest taki ważny? Mnie pytasz? Wiem tylko, że ma... Orkowie mają przewagę liczebną. Nie możemy nie. Mają pięciu dowódców, musimy ich Zajmę się tymi dowódcami. Mam nadzieję, że w posługiwaniu przywódcy powodzenia. Ale myślałem, że paladyni nie mają głupich odzywek. A co my tu mamy? Mogę? Nie może. Bez jaj. Kolejny akt trudny. George, witaj. Jesteś z... Tak. Liczę, że masz... Jak mogę ci pomóc? Jak mu... Pytanie, jak możemy sobie... A tobie pewnie przydał. Będę walczył. Po co chcesz dostać do zamku? Muszę się skontaktować z Kobrynem, dowódcą straży. Muszę mu powiedzieć, że... To potem cię wezmę. Nie będę cię narażał, stary. Dobra, F5, bo tyle, jak tutaj tyle orków, jak mówicie, no to naprawdę może być to ciężka walka. Jesteśmy w miarę przygotowani. Więc zajmijmy się, już widzę pierwszych. Paru zwiadowców. Tu kolejny. Aha, jesteście agresywni. Szybko tego, ten już kuszę wyciąga. To jego szybko. I to jest zwiadowców typowych. To będzie szybko, dwa dobre cięcia. No, wychodzą z domu już. Ten szefunć tam jest. Lepiej wyrżnąć. Później zajmę się. O, biegną. O, nie. Zostawić mi buntownik wszystkich tutaj. Nie ma. Do diabli cię z tym toporem. A? Nie bij buntowników. O, nie ma wojowników. Taki cwaniaczek. Zakradź się, jak się zachciało. Dowódca. Dobra. Bijemy go. Kurno, przywalałem go. On się chyba nie zorientował. Na LT. Odchodzą kolejni. Widziałem, że kogoś zamrozili. Szaman chyba. Dobra. George, walczysz. Szybko. Oho, szybko i... I! Kliknąłem i... Szybko. To jest szaman i... Sporo orkowych wojowników i... Szybko. Szybko teraz. Nie ma. Dobra, mamy szaman z głowy. No, w tym powinien być problemem większym. Dobra, chodźmy pomagać ludziom. Chodźmy paladynom George'owi. W ogóle paladyn. O ty cwaniaku. Kto się broni? O, jeszcze jeden. Markus to jest. Tak, jak pomogę ci trochę. Tu jest George. George jest dwuręczniakiem. O, tu jeszcze jeden? A tu paladyn z halabardą. Gdzie jeszcze są? W środku. Chcą się dostać. Dobrze, udało się ich pokonać. Jak tam żyjecie? Paladynie, żyjesz? Ktoś jeszcze? Się leje. Pomogę wam. Sam dal tak nie idzie, bo... Dobrze, że cię nie chroni, a w sumie... Tak jest ważne, to się może przydać. Będzie pokazałeś mu! Ciebie słabo może? George, za mną. No to do roboty. Właśnie, może się przydać. Złamany. No nie mam wytrychów, Bezi. Tylko dalej. Wiesz, co się da.
Klot może się mi przydać w sumie. I może życia. No, trochę straciłeś. Jak coś to cię wylecza. Dobra, chodźmy jeszcze tych orków obszukać. Wyrżnęliśmy w pień, chyba zjedzmy sobie kawałek lepiej. Nawet dwa. Tego mięsiwa. Żwarok. Wiesz co się da. Ten jak umarł, on siedzi sobie. Jakby wypił za dużo. No nie, buntownika jeszcze zabili. Ech, mogło być gorzej. To już tylko jeden. Dzielnie pewnie walczył. Każdy dzień tu walczył. Dobra, może mogło być gorzej, mogło być większe straty. Na szczęście tak nie było. Jest coś ciekawego. O, widzę paczki z bronią, no to trzeba wziąć. Fer, ile? Dwie, dobra. Tu jeszcze był jeden. No, George, ty możesz przydać. Dobra, tu jeszcze są ci. Dowódca, zwiadowca, warok. Tu obszukają chyba. No, tu obszukaliśmy. Kurde, powinienem sobie uzupełnić manę. To się może potem jeszcze przydać. Jakie może czary. A tutaj te resztę tym zielskim. Mów sobie, powinienem tą chatkę jeszcze przeszukać. Gdzie był orkowy dowódca? Dobrze, no za mną to nadąży. To chodź. Nasza mana. Wiecie, że obszukałem. Tak, farter. Co my tu mamy? Uciężka skrzynia. Świetnie. Co to jakiś wilczy rozpływacz? To łuk, no to nie dla mnie. Nie mam tyle swojej zręczności. Na paczki z bronią. Ile tego już mamy? 11 sztuk. No to fajnie, to by już miałem dane mory. Tutaj jest też tam prosto. Tak, będzie później się kiedyś wrócić tam. Za jakiś czas też przejrzeć. Coś było? O, tu są trzy kolejne. Trochę was tu jest tych paczek. No to mamy 14. 7 ognistych pucharów. Już trochę tak się ich nazbierało. Skoro są takie ważne, to lepiej je zbierać. Rzeczywiście. To otwieram ten kuferek. No pewnie tego orka jeszcze nie uszukałem. Dobra, George. Możemy iść dalej. Mam nadzieję, że gdzieś po drodze znajdziemy jakąś zniszczoną, może nie do końca kuźnię, jakąś osełkę, bo on sobie naostrzył miecz. Zdał jeszcze 10 obrażeń więcej. Ten też fajnie zginął. Piękna muzyka zarąbista w tym miejscu jest. To dwuręczniaku, bo jest aż trochę mi mógł ratować dupę czasami. No jest bariera. To tam widzę chyba. Lepiej były tędy. Zmieniemy ich, weźmiemy z drugiej strony. Muński kamień, mogę podnieść? Mogę, przyda się dodatkowa siła. Zawsze do większe obrażenia trochę. Z każdym... O, świetnie, dwie kolejne paczki z bronią i kufer jeszcze. Dobra, F5 szybko. Miecz wyciągam, albo kuszę nawet i... No, kufer, zacznijmy. A, spostrzegnie zwykły wojownik. No chodź, George. Tylko na jakiegoś szamana kupiłem i trafili. No ładnie, już. Może widziałem dobrze ten ogień. Dobra, ubijmy trochę tych tutaj. O nie, no, George mnie atakuje. Jeden kupił szaman. Szybko, szybko. George, pomogę ci już z szamanem przeklętym. A tu idzie. Zwiadowcą. Jak się z tymi broniami. Dowódca oczywiście idziesz na pierwszy ogień. Jeszcze jeden szaman. O, Holender. Magia lodu. No ładnie. Ło, szybko. Mały włos. Szybko, szybko, gulaj. Dobra, idź wytrzymałość teraz. Szybko. Chciał mu pomóc. Wygnąłem z tym lodem. No, to jest poradzę. Chciałem pomóc trochę. Dobra, gincie to skurde. Słabo może?
George, żyjesz? O mój Boże, George. Poczekaj chwilę, gdzie ja tu miałem leczenie? Pod siódemkę se powinienem je wrzucić, gdzie ona jest tu? Mam dużo go jeszcze, 8 sztuk. Czekaj, wyleczę cię całkowicie. Dobrze, jesteś cały już. Dobra, mogłeś zginąć. Ale na szczęście żyjesz. Aż F5 zrobię, żeby nie stracić tego wszystkiego. Za dużo by tym strać, byśmy stracili. No ładny 35 level, metalowy kufer, otwieraj. Za pierwszym razem ładnie. Weź wywarok. Wiesz co się da. Nie, nie tak. Gdzie jeszcze? Tutaj. Zwiadowca, nie powiesz swojego. Okej, ale mu dokopałem. No ty nawet nic mi nie zrobiłeś. A ty już o dokopaniu mówisz mu. Mi tu. Szaman, dobra, podnieśmy sobie kamień, kamulec muński. Powinien łatwo i już kolejne 5 siły, czyli 260. Dobra, przeszukajmy te domy. Stara skrzynia. Ładnie. No, jeszcze coś. Chciałem zatrącić coś ukryte. Dobra. I jeszcze góra. Do przeszukania. Mamy tu coś. Pusto. Wychodzi George. George? A ty tu czekasz? Okej. Przynajmniej się nie musiałeś ze mną pałętać po tej górze. Tutaj coś? Też pusto. Ciągle wszystko pozabierali. Dobra. Tu byliśmy. Co tu jeszcze? Jest ta chatka jeszcze. O, tu nie obszukałem. Kto? Mówi, że mnie zabije. Aha, kolej. Dobra, to lepiej szybkiego save'a. Szybkowy, albo... Dobra. Narował sobie, to przynajmniej mogę. Tu sobie szybko wejść. Może jakieś mikstury wyważyć? Dwie mogę z dzikich jagód. Dużo mogę w sumie ze słonecznego ziela. 10 akurat mam tyle wody. Przydadzą się na pewno. Tu jest napisane coś o alchemii. I się może przydać ta wiedza alchemiczna. Wytrychy, więc przydadzą się. W sumie ile ja ich mam? 44, dobra. Trzeba trzymać tych wytrychów, bo na skrzyni zawsze na pewno jeden pójdzie. No, może więcej, jeżeli... Jej nie wyjdzie. O, świetnie, za pierwszym razem. Dobra. Metalowy kufer był, a coś jeszcze? Otwarty. Dobra. Się na zewnątrz George, jeszcze tam pójdziemy. Z tej bramy w prawo. Trzeba się rozejrzeć. To podnosiłem przed chwilą, więc nie ma sensu sobie tego drugi raz. Chodźmy, George. Naprawdę, już rozwaliłem was, pełno waszych kolegów. I tak jeszcze gadasz. W sumie jak nie widziałeś. Dobra, tylko jeden. We dwóch se poradzimy z nim bez mrugnięcia okiem. Słabo może? No właśnie. Co tu? My to lewy kufer pilnowali. Nawet ciekawe dodatkowe trychy. Bez nich ciężko by było jakieś fajne skrzynie otworzyć. To może tędy jakoś wejdziemy, albo spróbujmy na tele wejść. Może dobre wejście, w którym jednak George ty przejdziesz. Bo nie wiem, czy tędy wejdziesz. Wejdziesz. Idziesz. Idziesz. Czy jest tu czysto? O, widzę, jeden stojący krusztorach, czyli że...
tu jest. To prawdy. Sam będziesz krwawy. Wszystko strzelam duszą. To mojego kumpla strzelasz? Nie. Słabo może. Dobra robota, George. Mamy coś, paczki z bronią. Zarąbiście. Jeszcze kufer. Odzyskaliśmy wytrych przynajmniej. Ile? 18, no. Im więcej, to lepiej. Wyglądasz to jakaś pewnie była kuźnia. Ale nie ma osełki, no. No ja się pytam, co to za kuźnia bez osełki? Ta kuźnia to żadna kuźnia. Tu byliśmy, więc kaniuński też podnosiłem na pewno. Dobra. Jeszcze chyba jednego domu nie przejrzałem właśnie, mianowicie tamtego. Przejrzyjmy go i idziemy na dalszy etap. Dalszą część swojego węgardu. Najpierw parterek. Spokojnie. Jeden kufer. Czekaj, George. Zaczekaj tutaj. Utrzymam pozycję! To utrzymaj pozycję, ja się rozejrzę do góry. No właśnie, się przez to nie mogę. Nie. Dobra, walcz. Jeden kufer, tam mnie nic się nie stanie. Masz mi skórę, weź sobie. Proszę. Kilka i za mną. Co? W porządku. No ty gnoju pewny. Słabo może. Dobra. Chodź, George. To jeszcze nie koniec. Kierowca czaił, więc zaraz pewnie zlecą się reszta orków, zaraz pewnie się zleciała. Idziesz? No sam sobie nie poradzę, a może bym sobie poradził, ale łatwiej jest jak masz towarzysza. Nie oberwał jakim cudem? To lepiej na wojownika. Mam go namierzonego. Dobra, oberwał porządnie. George, tylko nie zrób głupiego, z błędu nie spadnij. Cicha, na tyle głupi nie jesteś. Nie ma szaman w ciebie. What? Ale to was jest. Co, pusznikami się strzelacie? Nie. Ale wyrżnięci w pień. Dobra, lepiej sobie zająć się elitą. Pokazałeś mu. Nadal rządzę. Nie, za dwóch cel samo co za elitę. Dobra, dużo źle nie straciłeś jeszcze, widzę. I dobrze. Dobra, wiesz, zbieraj się tego wszystkiego z tych orków. Tu jeszcze jeden kruszwarok. Nie wracaj, tylko po prostu ja chcę ten kruszwarok zabrać. Wszystko, dobra. Tego też poszukałem, dobra. No jest piątka, nie żałuj mikstury. Jak mogę. To X-Speak, no idzie, gdzie ładnie. George, zaczekaj tutaj. Utrzymam pozycję! Ja się idę bawić chatkę. My to kufer bierz, więc to fajnie, zamów kiedyś może przydać. Zwiększę manę. I metalowy kufer jeszcze jeden. Czyli tylko jedna skrzynia tu jest w tych domach. Tak jak pisało na mojej kartce. Pójdę później na czas, to sobie oznaczę. To szybko jeszcze do góry. Tu coś ciekawego jest. Metalowy kufer. Złamany. Bez nie łam. Złamany. No bezi. Dobrze. Jeszcze nie, nic więcej. No, za mną. Sam. Ruszajmy! No ja go puszczam, bo już widzę, że jest ciągle w grupie, więc jak mógłby opuścić grupę, no. Ja jestem ciekaw. Dobra, wojownik lepszy, jest lepiej jego porządnie zranić. Nie przestanę. Panie George, mi trochę pospieszyłeś. Patrzcie, z toporami wielkimi idziecie, nie ma tak lekko. Dobra, nie ma. Lekko nie ma. Młodź George, ci łatwiej. No ładnie, jeszcze więcej. Czekaj, George, lepiej zabij zapis, bo ty się naprawdę najlepiej szaleju. Porywać się na wszystkich naraz. George szaleńcze.
Na to przeżyjemy, to chyba ci porządnie wygarbuję skórę. Albo obrócę się jakąś niezbyt fajną uwagą. Dobra, padli. Cholernie kusznicy. Ło, szybko. I w ostatniej chwili. Szybko. Gulu, gulu. Nawet dwie. Nie. Pomóżmy. Dawaj. Tutaj. Elitarnego. Zwykłego wojownika. Dobra. O, dowódca już wychodzi. Nie ma. O, no nie, jeszcze szaman. Zobaczaj od jego szkoły. Wolt Georgia. Już jeszcze nie zginął. Nie. Dotyczą życia jeszcze. Weź trochę masz. Jeszcze dużo nie straciłaś. Na szczęście. No chodź, jeszcze jeden wojowniku. Cwany. Jeszcze idą. To proszę nie. Ty, nie celował kolegę paladyńskiego jeszcze. Drodzy litości, gdzie ty jesteś? Tutaj, dobra. Gdzie jeszcze? Dobra, to przez drogę stój w miejscu. Słabo może? Właśnie, wypij miksturę i idź za mną, żeby trochę ochłonąć. Nie no, emocje były porządne dla mnie nawet. Nie okazywało mi to jakoś za mocno, ale normalnie czułem ciągle, że coś się może nie udać i zginę i wtedy dużo życia stracę. Zbyt duży postęp wtedy bym stracił. Ale tak się jeszcze nie stało. Teraz. Bez kim drogą był żywy jeszcze wyglądało. Dobra, bierzmy co się da. Szybko pozbierajmy te wszystkie śmieci. Może jeszcze uda się dzisiaj w tym odcinku dojść do zamku. Paczki z bronią, otwórz kuferek. Dawaj Bezi. No. Nie mam wdrychów, tego pokaż, jak jesteś złodziejaszek niezły. Tutaj. No kolejny już. No już drugi wyngadzik taki, który jest... Nie ma tu nic ciekawego. Wymaga tak, no, partii trudnych. Teraz wrócę tam do góry, bo tam wiem, że kuźnie, bo może tam była jakaś osełka. Potrzeba było mi wreszcie ją znaleźć i nosić ten miecz. Lepszy go efekt, lepszych obrażeń. Lepsza siła, lepsze obrażenia. A dobre połączenie to jest. Dobra. Jeszcze kamień muński oczywiście podniosę. Podnoś go, podnoś. Więc jest na tyle silny, że go uniesiesz spokojnie. Siła 265, ładnie, ładnie. Zaraz silniejszy też jesteś, Bezi. Tu jeszcze bronię go. Wracamy się do góry. Tam jeszcze trochę złowy obszukania jest. Tych wojowników wszystkich, zwiadowców i nadelitarnych. Tu kalminem właśnie, kuferek. A tu byłem? Nie, bo paczka z bronią została. I dwie jeszcze małe trychy. 22 paczki z bronią. Wow. Usiedziałeś się już? Już to kuźnie. Masz jakieś... No, widzę... Kowadło, ale gdzie osełka, no. Osełka to podstawa. Paczki z bronią, dobra. A osełka to podstawa... Element kuźni. Nie no, litości. Jak kuźnie tu osełka powinna być. Ja żadnej nie widzę. Tu kolejna paczka z bronią, no trochę i znajdę. 25. Trochę ich jest. Spróbujmy jak najszybciej dostać się do węgarni. Teraz nie to może być różnie, bo... Dobra. To się poszukiwanie. Pójść do tego domu, jeszcze może poczekać na następny odcinek.
Wolą się wysłać już do węgar króla i mieć to z głowy. Pokazałeś mu! Siekał palenia, chciał posiekać. Padły elitarni, to są najgorsze gnoje. Świetnie. Trzymając. Zwykli okoli zerowcy. Słabsi są. Bębny jeszcze. Jest kuszny chyba. A, kiedy mi Georgia strzelał. Hej, ale mu dokopałem! Nie padał, to ja. Dobra, gdzie jest dowódca? Tylko on jeszcze został. Piąty dowódca. Nawet to... Nie, nie, chciałem bronić, ale nie. Dobra, wiesz. Tylko co się da. Pewnie w domu siedzi. Tak, ale zanim wezmę go załatwię. Wezmę ten kamień. Nasiłuję się trochę. Będziemy z większą siłą go chętnie powalimy. Mieczul, gdzie jesteś? Zabiję cię. To prawdy. Prawda. Popadasz. Dobra. Dzień był co się pchasz do mojego paladyna. Nadal żądzę. Już we węgardzie sporo ekspa. I poziom następny. Pięknie po prostu. Paczka z grunty widzę jedną. Patrałem. Solidny metalowy kufer. Jakiś porządny kostur, magiczna ruda. Ach, kojarzę kufry, bo z nich mogą wypaść całkiem losowe przedmioty. Dobra, na koniec udajmy się już tam do bezpiecznego miejsca. Dalej, George, chodź. Gdzie te kobry niby? Proszę, toż to nasz... zobaczy. Masz jakiś problem? Masz odkąd ten statek? Ponoć masz nas... Jak na razie... Patrząc na ciebie... Jedni potrafią... Ha! Chcesz pohandlować? Nie jestem ku... Jeśli chcesz, to... Jak mogę ci pomóc? Jak? Jesteśmy od... Potrzeba nam... Zdechnie... Potrzeba nam trzy... Rozumiem. Rozumiem. Masz. Proszę. A niech mnie... A... I masz to... Nie wiar... Proszę. No i dobra, daj mi teraz spokój, bo ja chciałem gadać z Kobryny, nie z tobą. Dobrze, że słyszałem, że z zewnątrz, rządząc, mam tylko na... Muszę zobaczyć się z królem. Muszę... Tak, ucieszy się na wid... Udaj się do zamku. Ja chciałem sprawę w zamku. Jest go... Po prostu zadają... Nawet ja... Tutaj rządzisz? Tak, chole... Chodzi do palenia Georgia. Do pioruna, więc na zewnątrz zajmiemy się nie... Prawdziwe złoto. Orko i wszyscy nie żyją. Ole, jesteś najlepszy. Wspaniały złot. Mogę ci pomóc. Nie. Ostatniej nocy mieliśmy małą potyczkę. Te bestie zdołał. Nazywa się Tordir. Uk, jeśli chcesz nam pomóc. Sprawdzę go w kolejnym odcinku, George. Dziękuję za pomoc. Dobry z ciebie. Coś mi się zda. A dzięki. A i w tym momencie zakończył nas, no, moim zdaniem, dość długi odcinek. Właśnie mam nadzieję, że w miarę wam się podobał. Czy będziecie oczekiwali chętnie na kolejny? Dzięki wam za uwagę i do zobaczenia do następnego razu. Hej!